Podajemy właśnie czerwinę z wiśniami na miodzie gryczanym z kluchami ziemniaczanymi. Gęś faszerowana mięsem drobiowym, żurawiną, jabłkami i suszonymi śliwkami. Tradycyjna gęś, ta, która została uznana za tą gęś lesińską, jest przygotowana z farsz, jest przygotowywany z mięsem i kaszą gryczaną, z grzybkami, pierogi z mięsem z gęsi. No wychodzą one dość drogo, bo robione to jest z udek gęsi. Na łódka gęsi są naprawdę drogie, prawie 40 zł kilogram kosztuje. Także no to tak na co dzień się nie przygotowuje, ale polecam, są naprawdę smaczne. Przypominamy o gęsiach i przypominamy o naszej tradycji. Ja tak jak zostałam prezesem lokalnej grupy działania, pomyślałam sobie, że mamy tutaj taki piękny rynek. Fajnie by było, żeby takie spotkanie, taki jarmark zorganizować dla większej rzeszy mieszkańców i pochwalić się osiągnięciami, jakie lokalna grupa działania na przestrzeni tych lat co zrobiła. Bardzo długo piecze się tą gęś. W zasadzie powinno się tyle piec godzin, ile gęś ma kilogramów. Także jak ma gęś 5 kilogramów, powinna 5 godzin siedzieć w piecu. Kości wyjmuje się bardzo trudno, ponieważ gęś ma bardzo, bardzo grube kości i twarde. No i tak jak kurczak można powiedzieć, troszeczkę trudniej, bo jest większa i to mięso powinno być troszeczkę dłużej pieczone. Gęś jest, ma swój specyficzny smak, a poza tym jest zdrowa, bo uważam, że gęś, jedna z nielicznych ptaków hodowanych, żywi się głównie zielonkami, zbożem i dlatego to mięso ma no, specyficzny smak, a poza tym jest zdrowy, zawiera mniej chemii, na pewno dużo mniej niż kurczaki czy inne chowane w chowach zamkniętych. Panie, które no, są filarem, takim filarem tutaj, jeśli chodzi o działalność lokalnej grupy działania, na warsztatach właśnie przy różnej okazji uczyły się i odgrzebywały swoją wiedzę na temat tych tradycyjnych potraw tutaj związanych z ziemią ślesińską. Dzisiaj mamy okazję to zaprezentować. Mamy swoje regionalne potrawy, mamy byrczok, mamy obsypunkę, mamy tą gęś tradycyjną, także mamy się czym pochwalić.